nami Paweł Wierzbicki. Pierwsza walka, trudny rywal Guido Vianello, prawie 2 metry wzrostu. Wygrał z tobą jednogłośnie na punkty. W mojej perspektywie patrząc, chyba pierwsza runda zadecydowała, bo tam no, mało pokazałeś, byłeś bardzo pasywny. No dokładnie, jeżeli bym zaboksował pierwszą rundę tak jak trzecią, to myślę, że inaczej by walka wyglądała, inaczej by się ten werdykt potoczył, no ale niestety, no chciałem pierwszą walkę zawalczyć tak na luzie, żeby się za bardzo nie zmęczyć, żeby się przetrzeć przed, myślałem, że przed następnymi walkami. No ale się nie udało, myślę, że może następnym razem się spotkamy razem i inaczej ta walka się potoczy. Bo już gdzieś ta druga runda pokazała, że nawet te jego dobre warunki fizyczne to nie musiałby być jakiś szczególny kłopot dla ciebie. No tak, dokładnie. Już walczyłem z tym zawodnikiem 3 lata temu, wtedy wygrałem. To był mecz Polska-Włochy. No a dzisiaj mówię, inaczej się to potoczyło, mogłem bardziej skracać dystans, więcej tych ciosów zadawać, nie czekać na jego błędy. No i więcej tej lewej, lewy, prawy, więcej ciosów, nie jeden, dwa, tylko trzy, cztery mogłem pociągnąć więcej, większą serią, nie pojedyncze ciosy, tak? Bo widać było, że ten lewy jednak łapie i żeby coś dalej było, myślę, że inaczej by się potoczyło. A potem były takie momenty, kiedy trafiałeś go sierpowymi chociażby i ja miałem taką nadzieję, że może on któryś z tych ciosów odczuje, ale chyba nie miał takiego kryzysowego momentu. Znaczy no były tam chyba trzy ciosy lewe sierpowe, takie, które on odczuł, widziałem to, ale no mówię, nie pomyślałem, nie zadałem więcej ciosów i werdykt właśnie jest taki, a nie inny. Ja też się tak zastanawiam, bo miałeś takie przestoje, nawet w drugiej rundzie, gdzie atakowałeś, potem czekałeś, on to wykorzystywał. I z czego wynikały te przestoje? Czy to jakieś zmęczenie, czy o co to no chodziło? No właśnie, zmęczenie to na pewno, nie, bo teraz się świetnie czuję, mógłbym jeszcze jedną walkę stoczyć, no ale no, mówię, nie myślałem na tej walce, chciałem na luzie podejść do niej i spokojnie zawalczyć, aż się nie udało. No, stałem, zadawałem kilka ciosów, no i dalej stałem, on to wykorzystywał, bo miał na pewno dłuższy zasięg rąk niż ja, no i bił seriami, lewy, prawy, lewy sierp, lewy, prawy, lewy z dołu, prawy sierp, także były te kombinacje. Większość ciosów przyjmowałem, ale też niektóre weszły na brodę, nie? No tam podbródkowe były takie niebezpieczne. No były niebezpieczne, ale jakoś tu bokiem poszło to i nie odczułem tego tak jak, bo myślę, że jakby trafił, miał to mocne podbródkowe, to by było koniec walki. Jakie przemyślenia po tym starcie? Bo na pewno nie tak to sobie wyobrażałeś, jeszcze wracając do tych sukcesów, które przecież odnosiłeś w młodszych kategoriach wiekowych. No co zrobić, żeby wrócić do takiego boksowania, które będzie przynosiło tobie medale, a nam satysfakcję i radość? No myślę, że starać się od pierwszej rundy narzucić swoje tempo, swoje warunki. No i nie wiem co jeszcze, no większa kombinacja ciosów na pewno. A ta waga 102-103 kilo, dobrze się czujesz tyle ważąc, czy może no, jednak poniżej setki na przykład zejść? Poniżej setki na pewno lepiej się czułem, tak jak było to na mistrzostwach, inaczej się ruszałem na nogach, byłem szybszy. No ale teraz nie dałem rady zrzucić tych kilogramów, były ciężkie treningi, także musiałem to nadrobić. No i mówię, inaczej by to wyglądało, jakbym ważył 90, panot 98 kilo, 97, nie? No nic, dziękujemy w takim razie za rozmowę. Wielka szkoda, no ale mamy nadzieję, że będą jakieś wnioski wyciągnięte. No na pewno, dzięki wielkie.